dzisiaj wylewiasz dala bułek ostrą, ale bez mleka, nie? Bo się zgodził na to, bo on mega lubi ostre i się z nas śmiał. No wy jesteście, no nie powiem kto, ale słabi jesteście zawodnicy, ja to dole. No to dobrze. Pomę masz? Nie. Pokaż co zrobiłeś bezdomnej na dworcu, ustami. Zasysał im odbyć. Karpeta i... Zasysał im odbyć. Zasysał chilijskie oczko, tak? Przyznaj się. Robicie urbek w burdelu, jak się na to zapatrujesz? Może być grubo. Mam tutaj koszulkę mega ważną. O właśnie. Nie złapią nas. Wy***ane z policji. Będzie k***o. To jeszcze raz. No, że pani z Ukrainy z***ała robotę. Aha, byłem fryzjerą. A wiesz, że ona się teraz stresuje sytuacją w jej kraju, więc powinieneś się w ogóle... Aha, no to mogło mi ojebać na łyso, nie? Przez przypadek. Więc powinieneś się w ogóle cieszyć, że cię obcięła. Ej, a możesz powtórzyć, co mówiłeś o tej Maździe? Sekundę temu? No, że cieszę się, że znalazło się miejsce w Polsce, nie, dla ludzi z Ukrainy. Co mi zajeżdżasz, k***a, typie z Volvo? K***a, jeździ normalnie po swoim pasie, k***a. Tam mi zajechał trochę. Tak, k***a, zajechał ci, k***a. Chłopie, to, że ty tam jesteś z jakiejś wsi, nie? No wsi, chyba, no wsi. Teraz jesteśmy w wielkim mieście. A ty myślisz, jak p***a jechać? Do kościołka, czy nie? Nie. Co jak p***a, no jak mam jechać, jak no to k***a, no, ale ty chyba zmieniasz pas na lewy, k***a, no, to faktycznie, a na lewym też jest czerwony. Ty go widzisz? Ale k***a, no wcześniej, debilu, no. Ty k***a idziesz za tą Ukrainką. No to co z tego? No i co z tego, że jest Ukrainką? Ale ty to zauważasz, nie wiem, przyjechałeś Gdańska i co drugiego Ukraińcem nazywasz. Nie wiem, a może ty... A wiesz, że teraz się traci prawko, jak się jedzie 6 dych po mieście? No, tracisz prawko, tak? Jak jedziesz 60. No tak. Dalej. A gdzie ci się śpieszy? Tam dalej jest też czerwone, no i po co masz tak? Ale chłop nawet nie wie, jak się po Wrocławiu jeździ, a się mądruje, nie? Nie, no bo k***a, no to są totalnie inne zasady, nie? Kurwa bana, jakbyś na tej drodze przyjebał stówą, to byś na Marsie wylądował, na tym falerze. Ja bym tutaj pojechał stówek! Nawierzchnię! Pojechałbym! Chłopie, zobacz tam na wierzchni, jak pierdalamy, ja patrz. Ja wiem, jak się jeździ po Wrocławiu. A, no dobra, sorry. Widzisz tą drogę, k***a? Ledwo jedziemy, nie? No ledwo jedziemy, no k***a, przepraszam, no ona ma k***a jebane Porsche, tak? Przepraszam, k***a. Trzeba szanować to. No twoją kiję to bym akurat śmignął, nie? No, się ścigam, k***a, z Mercedesami, nie? Tak, z Mercedesami. Chyba takimi za 500 zł tam z OLX-a, nie? Ej, otwieraj okno i mów do gościa fajna tele... Aha, przychodzi, kurde, już mi nie powiesz. Pozdrów go, pozdrów go. Szczęść Boże! Aha, k***a, nie katolicy. Pozdrawiacze wylewiarza. Pozdrawiacze wylewiarza. Ale dzisiaj, dobra, jak oceniasz Łukaszek Wrocław? No to jest, to już troszkę byłeś, troszkę przelatuj, właściwie tą samą drogą szliśmy, ale... I no tak szczerze, pędzi, oceniam... No na pewno lepiej niż Poznań. No dzielnica Falowca jest o wiele lepsza, no niż... Dzielnica Falowca, kurwa. Akurat tej dzielnicy Falowca to było. Akurat tej dzielnicy Falowca, no, co, no, nie były tam? Ale daj mi dokończyć, kurwa. Taki slam spolony. Tak jak w tych serialach francuskich, gdzie wiesz, gdzie jest taki slamsi, gdzie tam handlują właśnie towarem. To tak dzielnica Falowca wygląda. No, my z Mazwelem akurat przechodziliśmy. Jak w jednym bloku tam 100 tysięcy osób mieszka i chłop ostatnio się zjebał tam. Chłopie. Fakt. Mega groźna dzielnica. To prawda, no. Skoczył sobie na dynikę. Znałeś gościa? Nie, ale myślę, że może był podłączony do Maździ, tak myślał. Ale jest taki fajny klimacik do nagrania takiego, wiesz... Ghetto style? Tak. Olsza nagrywał, kurwa, kawałek, nasz teledysk. No to taki klimat jest spokojnie, ale... No, KB. Ja bym się bał tam. Kizo. Funkcjonować. No, po jakim jesteś, nie? Chłopie, no... Nie będę mówił, no. Mi zależy na moim życiu, nie? Cześć. Siema, z wolnej, mogę zdjęcie? Możesz. Chcecie z wylewiarzem jeszcze? Wylewiarz smutny, bo nie kwotę, k***a, nie chcę zrobić. Dobra, stary, robimy tak. Wydalasz tego szajka, k***a. Ale ja mam kamerę, nie mogę takiej rzeczy robić. No możesz robić takie rzeczy, nie? Normalnie. Podejdź do tego widza i k***a tego szajka, k***a. Dlaczego ty jesteś taki niemiły? No wylewiarza dupa boli, że nie kwoty z nim, jak k***a robić. Ej, maga mi możesz? Ale jesteś zapisem. Ej, chodź, niedźwiedzia dotkniesz za k***a jęzor, ale jęzorem, bo inaczej się nie sprawdzi. No ale złap go, k***a, za język, bo inaczej się jej życzenie pomyśl.
Co sobie pomyślałeś? A wiesz, że to każdy dotyka i masz teraz multum bakterii. A ja wiem, co sobie pomyślał? Co? Żeby gola wpuścić na wyjeździe. Ale weź, tak gole na wyjeździe, co się potrójnie. A zobacz, jak się cieszy, nie? Że w końcu co za fajną dupkę. Zdradzasz? Ej, a zdradzasz? No ja też mam w gangu zdradzaczy. Zdradzaczy, naprawdę. Jesteś z nami w gangu zdradzaczy? Nie. Łukaszek, zdradzasz czy nie zdradzasz? Czekaj, urazi mnie, no nie, nie zdradzam. Urazi mnie. No powiedz coś. No co mam powiedzieć, no mam nerkę za niuka. Jesteśmy we Wrocławiu. Jesteśmy we Wrocławiu. Spalamy, stary, spalamy. Wstawaj, spalamy, mam nerkę, chyba spalamy. Mamy jego auto. Tak, ale wypiłeś piwo. No ale to jest taki z jego auto, nie, stary? A no do scenarii mamy, naprawdę, możesz się wygadać teraz. Nie ma żadnego, nie wpierdolę się w zdanie. Możesz powiedzieć wszystko. Nie powiedz dziewczynie, że ją kochasz na odcinku. Kocham dziewczynę. Ha! Wymuszone! Dobra, kończymy nagrywanie. I dalej nagramy kutaska. Pozdrawiam wszystkich Ukraińców. Co ty robisz? No ale co, pozdrawiam wszystkich Ukraińców, no. No ale wiesz, że to jest prześmiewcze. No to nie jest prześmiewcze. Jest prześmiewcze, bo no, w aucie jest nagrane, co mówiłeś na nich. Ale teraz się zmusiłem. Podoba ci się wrocławski rynek? No uważam, że gdański jest o wiele lepszy. Tutaj brakuje mi czegoś. Co ty robi, wylewiasz? Dalej, dalej. No. Dalej. A ja za memlasz? Ja nie memam. No jak memam? Jesteś w gangu 031, to memlasz. 031 fire! Fire! A musisz zrobić, na przykład ja mam z palców WPM, jak się robi, nie? No. Umiem zrobić. A jak się robi 031 z palców? A to nie, pokaż, jak się robi, a jak się robi WPM z palców, no? Już. Ja mam lepsze, stary WPM z palców. 031 z palców? No. 031. Nie no. Nie no, to jest mega ale nie da się zrobić. A ty mówisz, że wypełnij z palców, a on zrobi taką pasję. Dobra, no zrób, no. Wypełnij z palców, no. W. B. Dobrze robi, nie. Dobrze robi. Dobrze, nie, tak. Nie, to jest tak. W, kupimy, P. My, my całą imprezę trenowaliśmy to. Właśnie dobre jest. Ale nie, robisz ale... P tak, stary. P robisz nie, tak. Robisz tako. No nie, robisz tak, stary, P. Gangsterzy z Ameryki, no. Jak Six Nine, P, robisz tak, z palców, stary. On tako robi, nie? Z dziewczyną na Instagramie. Ej, dołożysz, kochanie? Dobrze. Teraz robisz 031? No nie da się, nie, to już dopiero wiesz. Weź tu zero. Idziemy już. Dopiero w fazie robienia. Siemanko, nie wiem co to jest za vlog. Taki luźny vlog? Wylewiasz nas odwiedził we Wrocławiu. Ostatnio się śmiał z nas, że nie zjedliśmy całego burgera, więc dzisiaj my sobie zjemy normalnego, a on zje tego, gdzie trzeba podpisać papiery. Lubi ostre, mówi. Ta, mówi, że lubi ostre i że jesteśmy miękkie faje. Także on sobie będzie jadł, my się będziemy z niego śmiali. Przez chwilę w ogóle chciał się wyłamać z tego, nie? Niezły frajerek. Poszedł po mleczko do żabki. No i co? Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. 20 koła łapek i zrobimy jakiegoś vloga jeszcze. A niedługo też idziemy na to bungee, bo pogoda nie dopisywała, a oni na razie mają tylko otwarte w weekendy, więc spokojnie ten vlog też będzie nagrany, tylko po prostu. No nie mogliśmy nagrywać jak padało, wiecie o co chodzi. Jak się czujesz? Kupił sobie mleczko, zobaczcie, 3-2%. Słabsze niż nasze. No ale co? No co? Ale dobrze, ja go zjem całego. A powiedz, jak byłeś obsrany przed chwilą. Nie, ja nie byłem. Ale czemu kłamiesz w ogóle? Już powiedzieliśmy. Ta? A co? No, że chłopiec, byłeś zesrany, chciałeś się wyłamać z tego. Ale co byłem? Już się śmialiśmy, że poszedłeś, że do Gdańska wracasz, a nie idziesz do Żabki. No. Ale co, myślisz, że jestem zesrany w badaję? No jesteś zesrany, zobacz, jak się trzęsiesz. Bo mam podaczkę, wiesz? Aha. Ty się śmiejesz, taki klucz, tak? Ale lubisz ostre podobno, a w mleczki, no trzymaj to mleczko. No będę trzymał, ale co? Teraz chcesz mi ująć to, że mam mleko? Tak. Jestem jak Konanowicz, jestem mlecznym człowiekiem. Ile mu dajemy czasu, jak mam mleko, ale nie piję go. Stoper odpalimy. Stoper. Ale przyznaj 12, się, że jak, 12, trochę, 12. Że jak to podpisałeś, to trochę masz osrane majteczki. No jak to czytałeś? Troszeczkę jest pasik? Pasik startowy? Jak startowy, że oni, wiesz, nie biorą odpowiedzialności za to. Ale to dobre tu mają burgery. Właśnie ja się cieszę, że my sobie zjemy normalnego, a z ciebie się pośmiejemy. Brakowało mi takiego dnia. Ale ja to zjem ze smakiem. I co? Będzie beka, no. Będzie beka, bo ja sobie to p***a. Potem idziemy na body sushi z tych modelek jeszcze. A nie, to nie. Tak. Jak k***a, nie? Mówiłeś, że będziesz jadł. Nie, to wtedy nie idę. A ty idziesz, Maciek? Cały, no ja idę. Nie, ale dobra. Fajnie jest, jak jest taka pogoda. K***a. Jak się cały spocę. Dobra. Oj, spocisz się na pewno. Solid security. Chłopie, jak ty się oczami spocisz. Ty się oczami solid spocisz. Solid security, jak tobie kupię solidnie, to dupę dzisiaj rozerwie. Udało się? Tak, dobrze. Udało się. Ja jak od razu poważnie opaskę. Pachopie. Oddalaj to mleko. Mówisz mleko.
Już Michael zaczyna pić. Lubię ostre. No bo mi sucho w mordę, no sucho mi w mordę jest, no. Proszę, napij się. Ale nie, bo ja się boję, że go nie zjem, bo piłem piwo i jeszcze energetyka pół litrowego. O, straszne. Tak szczerze, jest stresik już, no. Będę jadł mega ostrego burgera, co może rozsadzić mi toaletę i cały falowiec. Ile to mówiłeś, że zjesz? No nie. Pół godziny? Pół godziny, Mac. A nie, tak godzinka. Nie. Nigdy nie będzie godziny. Najpierw było pół godziny bez mleka na browarze, a teraz co? Jak pół godziny bez mleka? Dobra, pół godzinki. Dobra, a otworzysz mi mleko? Nie, ale potem. My se sami otwieraliśmy, tak. Co ty jesteś? Ale dobra, otworzę ci. Dobra. Pół godzinki. Dobra, no. Dobra, odpalam. No już odpalone jest. Hardle i wzryj to. Powodzenia, a ja... Ale ty... Ty, nieźle kąsi. Dobrą ma strategię, ale... Dara go w miecie. Nie, no co za typ, naraz to zje, to się nie zaliczamy tego, musi być przerwa jedna. Nie, no nie zje naraz, on już odpada, patrz. Już go, czepię go. Jak ja mu współczuję. Nie no, p***ało go. Zaraz go walnie. Chyba się wczytało. No. Dobra jest ta strategia, że na początku zanim się wczyta, walisz wszystko, ile no. się da. A ja jem pysznego kanadyjskiego z masłem orzechowym w ogóle burger, ale fajnie. W ogóle jak to fajnie wygląda, jakie porównanie. Ten się k***a trzepie. Aha. A ty sobie jesz burgerka. Oj naprawdę, ta burgerownia jest mega dobra. Oj no nie mów, że on tak szybko je znowu. Nie zaliczamy jak pijesz mleko teraz. Nie pij tego mleka. Nie no, minuta 30 minęła, on to prawie zjadł. Ja p***dolę, jaki psychopata. Ej, ty się dobrze czujesz? A wiesz, że to wszystko też masz zjeść? Nie, że zostawisz. I to ostre? Ej, a pogadasz z nami? My robiliśmy przerwy i gadaliśmy. Nie dam rady. Masz jeszcze 28 minut. Nie wiem, co czujesz? Chyba ostrość wszędzie, p***a, buzi. Czy to najostrzejsza rzecz, jaką jadłeś? Z YouTube? Dalej lubisz ostre? Za ile byś sobie tym grzyba nasmarował? Ej, jak on wie całego, to nie żeby, że go petarda piekła potem. Ej, ty nie mlej. Co on robi? Idzie się pod pociąg rzucić. No on jest głupi, widzowie. Ej, wiesz co najgorsze? Bo jemu popatrz te papryczki. Widzisz to? To jest najostrzejsze, to co ma wywalone. On się trzęsie, ty. Mleko mu się zaraz kończy. On nie wie, tak to popatrz, mleko mu się kończy. Nie wie. Dawaj, jeszcze się napij trochę. Nie wie. Nie ma mleka. Wiesz, że to nie można mieć dwóch mlek. Pan idzie po mleko. No powiem ci tak, no najgorsze ci zostało, bo ci ten cały typus wypadł. No 4 minuty 7 sekund, więc zaraz mu minie ten pik. Jak on mleka nie ma. Dobrze zaczął, ale... Zaczął mega mocno, no. No. Ja też wziąłem 3 gryzy na początku, też chyba. Ja wiem 2, ale też takie duże. No my podobnie zjedliśmy, na dwie partie po pół. Ale chłop z nami nie gada, dyskwalifikacje mam. Nie. Masz minus stówkę. Boli mnie język. No jeszcze masz dużo. Co? Ej, to jest dyskwalifikacja chyba. No to jest jako wyrzyganie się zaliczone. Ej, wyrzygałeś się, Kosiu. Ja, dyskwalifikacja. Nie, czekaj. Ja w sumie już nie piecze mnie język, tylko mnie usta. Nie, no dobra, jednak piecze mnie podniebienie. Ale nie wiem, to wymiotowanie tutaj na talerz naprawdę niesmaczne to było. Serio, nie? Chłopiec, wyrzygałeś się na talerz. Fuu, za to masz dyskwalifikację. No, wolałbym teraz nie wiem co. No to jest jak wulkan, No chłopie, już prawie masz końcówkę, mega ci dobrze idzie. No zjadłeś więcej niż my. Ale trochę... Trochę oszukał. Ale wiesz co mnie najbardziej cieszy? Że on będzie wracał pociągiem. Że przy sraniu to go będzie tak bolało, jakby go w 15 ładowali. No. Nie ma szans. Jak nie ma szans? No to weź jeszcze narzygaj na to domu. Może was jesteś już tak blisko. Nie ma szans. No jak nie ma szans? Przepraszam chłopaki. Nie. Poddał się. A mówił, że my jesteśmy jak to p***y. Jesteśmy, no. I że on to bez mleczka robi. A czekaj, przypomnij mi ile ci zostało, a łyczek ci zostało. Nie mówiłem, że bez mleka. Nie, no nie ma szans, nie p***ę tego. Ale tak naprawdę to ci najostrzejsze wypadło, nie? Czyli co, poddajesz się? Tak. Czyli nas przepraszasz. Przepraszam. No weź to.
Mógłbyś obtaśtać, ale nie wiem, czy akurat po takim ostry to najlepszy pomysł. Myślę, że dla nas większy szacun, bo mieliśmy jakby dwa podejścia. Że wiesz, że byliśmy w piku i potem jeszcze raz pod to tak, podeszliśmy. A nie, że zjadł naraz i wypił dwa litry. Ej, bez kitu, jesteśmy na silszą. No teraz sobie w mamie, człowieku. No, ale taka jest taka taktyka, kumasz to, że taka jest taktyka, idioto. Wydubałeś paluchem całe ostre na ziemię i się mądrujesz. Ale to nie jest ostre, ta papryczka no, nie jest to, ostra. No to wiedz to. Teraz no, nie zjem. Nie ale ty kumasz, że... Nie, stary. Żryj to, Zryj to! Pestki są ostre, nie sama ta skórka ale po papryczce. Nie, się no zobacz, ej, tutaj macie pestki, widzicie te pestki? O, same pestki. Wibrują mi zęby, stary, wibrują mi naprawdę zęby. Naprawdę się poddajesz? Tak. No. Pierdziele, widzowie. Ej, stracił czas nas. Widzowie, stracił nas czas. Widzowie, minęło 9 minut i 10 minut prawie minęło. Dobra, jak jeszcze mam 20 minut, to jeszcze nie. A, no 20 minut masz. No masz jeszcze 20 minut. Słuchaj, jak już nie masz siły, to możesz ten farsz sobie do grzyba włożyć. Ale tobie? Nie, sobie. A mogę na to wyszło? Stary. Minus stówka za to, że dotknąłeś mnie w rękawiczce. Za to w ogóle dyskwalifikacja. Usi dzwoni? Nie, za dojedzenie tego możesz dostać stówkę max. No i... Dyskwalifikacja. No i I teraz jeszcze... Weź wy dopłacasz mi za... A może tutaj? Dopłacasz mi za to, że no nie, na no karcie niestety. Pamięci nam miejsce zżerasz. Niestety poddaję się za ostry. Nie, nie poddaję. Za ostry. Okay. Dobra, albo wsadzasz farsz do grzyba, albo mnie w k***aj. To jest jeszcze... oddał rękawice. Poddał się, nie no weź to załóż. Chłopie, przemieść to, masz jeszcze 12 minut. No nie, nie dam rady, no. Idę zaraz do toalety i sprawdzę jak tam stan. Dobra, podsumowując. Ja plus Mosbelo, większe kozaki jesteśmy. Bo mieliśmy... No idź tam srać, czy jesteś pozginany, no. Jesteśmy większe kozaki, bo mieliśmy jedną próbę i potem drugie podejście, bo tak na raz... dużo, to nie jest żaden wyczyn. I całą butelkę mleka jeszcze wypił. Weź pokaż, żeby nie było. Malutka. Jest reszta, to jest ostatni łyk, więc to na pewno by nie podołał. Nie wie, jak to piecze za drugim razem, nie? Gość coś tam mówisz za drugim mniej, a nie podjął się tego, bo wie, że będzie gorzej. Także no co, no mięczak śmiał się z nas, jeszcze będzie nas przepraszał. Nie wiem, chyba to dodamy jako takiego vloga. Żeby ludzie, bo wiesz, bo jak będzie jakaś inna tematyka jeszcze w tym, to ludzie zobaczą, że zapomną o tym, jaką on jest. Cenzja strajka. No mocne k***wa. Pieczenie Saurona. Mocne pieczenie Saurona. No jasne. Ale się czułeś jakby cię napadli w pięciu i w chilijskie oczko ładowali? Nie, jakby mnie zanurzowali, wiesz, w dupę. Nie, ale serio, sprawia ból chodzenia. No, nie jest za fajne to. A końcówa cię nie piecze? Nie, końcówa nie. No to widać, że on wywalał ten sos. Ej, no to jak... No nie, no w k***u walałem, jak mi piecze. Ej, ale po KFC też cię k***a sranie piecze. Nie, ale to nie jest takie. A końcówa sranie. Nigdy po KFC nie piekła. Nie, mnie nigdy nie piekła, nie? Nie, nigdy oszukiwał. Nie piekła. Oszukiwał, widać, że wywalił dużo oszukiwał. Tego sosu. I oszukiwał. No, powinieneś nam zapłacić za to. Powinieneś nam zapłacić. Ej, dobra, jeśli uważacie, że powinien nam zapłacić, to... To 1000 lajków i powinien nam zapłacić. 1000 lajków? Za każdy 1000 lajków chłop nam płaci po stówie. O, dobra, dobra. Dobra. Ale pomyśl daj. Oszukiwałeś, strasznie na oszukiwałeś. Oszust jesteś. Jesteś oszust. Zamknął się... Jeszcze, ale zamęż na głowę za 6 stów i kaktusy kupujesz. Tak? No tak. Ej, obiecałeś, jak wrócimy do domu... Przez ciebie do sklepu poszliśmy. My chcieliśmy iść do... Albo idziesz nam do sklepu i kupujesz kaktusy za 6 stów. Albo jeszcze czekamy aż się ściemi i idziemy na mini urbex. Nie. Mini urbex. Mini urbex. A powiedz, gdzie ta lokalizacja, co to będzie w ogóle? To będzie opuszczony dom publiczny, tak? Co się mówi kulturalnie? No burdel, no powiedz. No burdel, no k***a, burdel. Dziwki tam tańczyły na stołach bilardowych, no. Będzie. Idziemy tam zrobić. No możesz powiedzieć research. Ile kolejków to co robimy. Ej, ale ja tego nie robię. Robisz to. Nie, ja tego nie zrobię. Robisz to. Ja mogę tam być, ale tego nie robię. Mów, że 50 koła lajków. 50 koła lajków i wylewasz to zrobi. Nie, ja tego nie robię. Jakiś pis. Dobra. Wywołujemy jakiś duchy i palimy tam 50 koła lajków i wywołujemy w tym burdelu zmarłe duchy dziwek i wylewiasz niszczy tablicę Ojuja. Nie, ja tego nie młotkiem. Myślę. Jakiś widz będzie musiał. No to nie wiem, kogoś na ochotnika potrzebujemy, bo ja się boję, nie? Mnie to schizuje trochę. Nie chcesz tego zrobić? Nie.
Ja się boję, ale nie? Ale nie chcesz, żeby cię opętało jak Daniela Malika? Mi się wydaje, że my może opętać. Ja, może, ja może tak ja być. Ja trochę wierzę w takie rzeczy. Ej, bo to się tak wydaje, że nie wierzę, no, przyjdzie to, co do no, czego to no, każdy szmer usłyszy no, i duch. A ja teraz opowiem historię. Dawaj, ja chciałem podpisać pakt z diabłem normalnie własną krwią. Z tym ziomeczkiem, z tym rudym, nie? Co Bałtyk będzie przepływać. Chcieliśmy podpisać i jak już mówimy, nie, dobra, podpisujemy to, nie? I już chcieliśmy się, wiesz, skaleczyć, żeby to podpisać krwią, to spękaliśmy. Więc, kurde, jest jakaś taka blokada. No co walczysz jak pies? Na mordę, k***a i to... Morda! Pieseczku, pieseczku! Także ja mam trochę schizę, jakbym miał to zrobić, takie rzeczy. Ale jak jest tu jakiś odważny ochotnik z Wrocławia, no to... No ale klątwę na siebie bierze wtedy. No tak, na siebie bierze. Ja to się boję strasznie takich rzeczy. Bo. Na pewno pierwsza noc, jakbym miał tu spać sam, to bym się... Chyba bym już kubkę zrobił w majtki. No to wylewia, że zaprosimy, będzie spał z tobą, wylew? Nie, proszę cię, no to może tam... Nie chcę. A ty nie chcesz wywołać? A za ile zrobisz tam noc w tym opuszczonym burdelu? No to normalnie mogę. I tablica ale... odzia, ty... i wywołujesz. I wywołujesz za godzinę noc. Innego ducha. A za Zela, Belzebuba... Ale jak się to robi? No, no, duchu Belzebuba, odpowiedz na naszą... Inkantację musisz całą wynotować. Znaczy ten... Się to udawane przecież. No to zrób to, skoro udawaną, to twoja matka ciąże miała z drugim dzieckiem. Nie, ale to co, to zrobisz to? Skoro to jest udawane? Aha, czy nie masz psychiki? Nie mam. No. Mnie opętaj, co? On ma jakąś dwubiegunowość, ty. Mnie już denerwuje ten typ. Dobra, no, serio, nie? Szkoda materiału na razie na no, tego jeszcze. Ja to opam, bo to żałosnie. Siemanko. Dobrze się nagrywa. Malutki problem wystąpił w Urbexie, bo niestety nam się audio nie włączyło, więc tak jak obiecaliśmy, będzie tutaj nagrany... Komentarz. Tak, komentarz będzie nagrany, więc no nie wiem, od czego to zaczniemy. Może od wejścia. Tak, od wejścia. Poznaliśmy w ogóle jakiegoś typka na miejscu, mega dziwny gość. Jak on się nazywał? TFTF chyba. No. Coś takiego się przedstawił, TFTF. No i pomógł nam w ogóle wejść do tego budynku, bo tam było zabite dechami. Myśleliśmy zrobić piramidę z lodówki starej. Tak. Tarczana, żeby wejść na taki daszek ponad dwumetrowy, wpiąć się tam i ten TFTF właśnie rozwalił tam kamieniem szybę, żeby wejść w ogóle. No, ale to było, w ogóle straszne było to, że ja myślałem, że tam normalnie da się wejść czy coś, ale musieliśmy właśnie tą konstrukcję zrobić myślałem, że na plecy się wywalę i skręcę kark, ale ogarnęliśmy wszystko. No i ten gościu nam pomógł tam wejść do środka. Mówiliśmy mu, żeby tego nie robił, ale no już jak się stało, no to się stało. Bałem się, że tam zaraz, nie wiem, policja jakaś przyjedzie czy coś. Nie wiem, byłem taki mega poschizowany. Były emocje, dość mocne. Na początku troszeczkę mieliśmy problem z ustawieniem światła. Łukaszek z latarką. To było dobre. Chyba potem przesadziliśmy z tym ISO. Mogło być prześwietlone trochę. Na początku to było spoko. Potem było chyba za bardzo prześwietlone, no ale to nasz jakby pierwszy urbex był, no i uczymy się na błędach, także następne będą na pewno lepsze, ogarniemy sobie jakiegoś tam, no tu już było prześwietlone. To już jest za bardzo jest ziarniście, ale... Jest ziarniście, ale to może dodaje też takiego klimatu jak w horrorkach. Teraz byliśmy na samym dole. Tak, to chyba była jakaś burdelu. Recepcja. To była recepcja, tam był kiedyś stół do bilarda i rura była do tańczenia. I tutaj zdjęcie jakiejś agentki. Jest, legitymacja. Trochę przerażające, to wygląda jakby to była jakaś zaginiona dziwka, co tam dawała dupy. Przywieziona z Bułgarii. Tak, przywieziona jakieś. Z jakiejś tej, jako niewolnica. No tutaj ziarni mocno, ale jest rura. Jest rura, tańce z Fortnite. Możecie w komentarzach napisać, czy nadaje się na tancerza. Tutaj zwiedzaliśmy na początku parter. Chyba było tak niegroźnie. Pomieszczenia nie nadal jakieś... mocno zdezelowane. Jak na każdym urbexie. Syf, pajęczyn i nic szczególnego chyba się nie rzucało w oczy. Łukaszek Menel, pamiętam, on się tam chyba zesrał w pewnym momencie, nie? No on po tym burgerku... Po tym burgerku miał chyba... Miał gorące siodło, więc... Gorące siodło i troszeczkę miał drażki na majteczkach. Mega, mega się bał. A to tutaj chyba... A, i o! A, to Łukasz! Tu widać w tym kiblu, właśnie on mówił, żeby tego nie kamerować. Ale potężnie się zesrał w ogóle na szaro, nie? Chyba go wypalił ten burger mocno. W ogóle zawsze boję, że te schody się zawalą czy coś. Mam takie schizy, że jak to już jest opuszczone ten, to te konstrukcje wszystkie są niestabilne. Schody były bardzo klimatyczne, troszkę jak w wieży tej latarni morskiej. No. Nie miałeś takiego wrażenia, że jakbyśmy po latarni morskiej wtedy chodzili. Wtedy o tym nie myślałem, ale teraz jak to oglądam, to faktycznie... Jakby w jakiejś latarni morskiej, a to w domu normalnie było. I to jest piętro drugie. Chodziliśmy pierwszym, byliśmy na parterze, to jest piętro drugie, które spłonęło. Tak, tu w ogóle był jakiś mega pożar. Tutaj widać na ścianach taki, jak to się nazywa po pożarze, wiesz? Smog. Smog taki, no. Tutaj takie dosyć świeże chyba napisy jakieś na ścianach, że tam właśnie z tego smogu, tak jakby na kurzu ktoś pisał.
Ale ten urbex był taki, ja się bałem, że policja jakaś przyjedzie czy coś. Był na nielegalu lekkim. Ale taki za miastem bym się bardziej bał. Ale jak każdy urbex jest na nielegalu. No tak, no urbexy same w sobie nie są legalne, nie? No tak. Wchodzisz komuś na posesję. Ale nic złego nie zrobiliśmy. Nie no, zostawiliśmy w nienaruszonym stanie. Co też widać na materiale. Ty, jakie serduszka tam w ogóle na szybie. To chyba też nie było nic specjalnego na tym piętrze. Dopiero na strychu Strychu były takie schizowe rzeczy. No tutaj taki fajny kontrast był bardzo między dołem rozwalonym, pierwszym piętrem w porządku w miarę, drugim spalonym i trzecim zachowany z przedmiotami. Jeszcze trzecim strych mam na myśli jako trzecie. Upalony dach. O, tu właśnie jakieś... Tu właśnie złapaliśmy schizę, że jakieś świeczki i takie obrzędy tu robili. Tak, nie że wiem. Ktoś tu wywoływał szatana albo coś takiego, jakieś ofiary składał, bo strasznie dużo wypalonych świeczek. Wypalonych. I to właśnie w takich miejscach to tylko właśnie się kojarzy z jakimiś obrzędami. Możemy kiedyś zrobić coś takiego, ale ja nie mam psychy. I teraz wejście po dość niebezpiecznych schodach. Tak. Metalowe, widać. Ta konstrukcja do mnie nie przemawiała za bardzo. Ja tam chyba nawet mówiłem, że dawajcie pojedynczo, żeby to się nie... Tak. Bo też ta konstrukcja chyba jest osłabiona, jak jest taki pożar, nie wiem, to jest z metalu, pewnie. Ale to po co ryzykować? Wyjebiesz się na plecy tutaj i nikt cię nie poskłada przecież. No i mamy strych. Przede wszystkim na pierwszy widok wyrzucają się odchody w tasie. Bez kitu to było tak nasrane, to widać nawet na tym. I jakiś melanż kogoś poniósł, pewnie coś potrafi. Właśnie, i tutaj dużo przedmiotów. Drukarka, but. Melanżyk, but. Bardzo dużo butów tu było. Tu było... To... Syskonosz. Ja sobie wkręciłem w ogóle, że tu były jakieś takie schadzki, że oni... Tutaj ruchali na strychu. Na śmierć jedymali tu. Jezu, i w ogóle Biblia chyba. Były dwie Biblie. Tak, i to było takie... Co robi Biblia w tym domu, nie? No, to, ja właśnie takie teraz mam ciarki. Schizowe rzeczy, że... Tak, ja teraz mam ciarki. Tu jakieś buty i nagle Biblia. No. Biblia w ogóle. I na dole te świeczki jeszcze, że wiesz, takie A zaraz będą kasety i ja mówię, na tych kasetach jest coś nagrane. Jakieś egzorcyzmy w ogóle tutaj były odbywane. Czego naprawdę uczy Biblia? To nawet nie jest Biblia. Tam dalej chyba była Biblia. Tam dalej albo to był... Łukaszek w jakimś szoku, w jakimś stresie, spójrzcie tylko na niego. Łukaszek jest przerażony. Właśnie mówi, że by dzwonić po jego mamusie. Widać na Łukaszka. Widać strach w jego oczach, nie? Jest przerażony. Kolejna część strychu. A tym razem reggae jakiś tutaj. Tu kolejny bucik. Bucik. I właśnie tu myśleliśmy na początku, że to jest... To jest kaseta. To jest Biblia i tu jest kaseta. Jak z The Ringu. I na początku ja w ogóle myślałem, żeby wziąć te kasety i gdzieś je odtworzyć. Zobaczyć tego, żeby naprawił materiał, tak jak w takim serialu Archiwum 81. To jest napisane, że to jest jakiś kickbokser, nie? Ale nie wiadomo. Ale ja sobie wkręciłem taką fazę, że może to jest tylko taka zmyłka, że to jest kickbokser 2, a tam jest w ogóle jakiś materiał, morderstwo nagrane. Zarzynania ludzi, czy coś takiego. Troszeczkę mnie to poryło. Ale no co, może chłop przychodził na ja potem kickboksera oglądał na strychu. Nigdy nic nie wiadomo. No ale odłożyliśmy to. Odłożyliśmy to, nie braliśmy i tutaj nic. Chyba była jakaś taka bardziej biblijna książka. Ojciec i jego zbuntowani synowie. Rozdział trzeci. Ale okładkę. Średnio tu widać. Średnio widać. Mimo, że było tak przejaśnione, to popatrz, tutaj prawie nic nie widać. No. Bo jednak latarka jest wymagana do tego typu produkcji. A, ale to następnym razem, bo to był taki spontaniczny dosyć urbex. Na następny jakbyś wam się podobało, to możemy pojechać. Kolejne buty, kolejna taśma. Tak, kolejne buty i właśnie kolejne taśmy, ale takie stare, tak jakby to w ogóle... Jakby to latami kto leżało. Takie rzeczy ogląda? Jakby to miało co 15 lat. Na DVD to ja ostatni raz chyba Shreka oglądałem. Ja też, i Toy Story miałem. I Shreka albo Harry'ego Pottera, jedynkę. I to było z nie wiem ile lat temu, bardzo dawno. Kolejna też taśma. I tak samo chyba podpisana też kickboxer. Tak, mimo, że tylko że jedynka albo trójka to była. Zmruż oczy na... Czekaj, okay. To nie będzie pokazane na górze? Nie, to gdzieś obok był tu kickboxer, chyba drugi. Tak. Tym razem but sportowy. To buty zostawia w takich miejscach. No jak już wchodzisz tam, to czemu buty zostawiasz? Być może... Chyba kill. Chyba wywozili w typu bez butów. Chyba kill był robiony. No. Tu jest chyba kickboxer, następna część. Chyba to był... Nie. Kickboxer 3, tak. Kickboxer 3, okej. Okay. Kickboxer 3. Dużo tych kaset wideo. Dużo jakieś właśnie RTV AGD tutaj było sprzęt, prawda, sam karton. Staniczek tam widzimy. Staniczek jest. Tyle leży. Ufu, ty to dotknąłeś? Dotknąłem. A czy ja wiem? Jak delikatnie to zrobiłem. Żeby się jakieś te nie przeniosły. Nie no, myślę, że po takim czasie to już wszystko jest bezpieczne. Odtwarzacz. O, odtwarzacz właśnie. Odtwarzacz wideo. Może ktoś go właśnie za... Bo go opętało. Opętało go. No i co? No to kolejny bucik.
dużo tych butów tam strasznie było. I bez pary. Nie bez było, pary. Że dwa takie same po jednym. Jedna chyba była. Jedna potem. Może była para, no. Ale i ten męski też był jeden. Też był nie jeden. Nie wiem, czy widziałeś ten Asicisa czerwony przed chwilą. Tak, tak, tak. No, może ktoś wiesz. Gubił bucika, Kopciuszek. No, a może to był taki jego znak rozpoznawczy, że wiesz... Zostawia jeden bucik. Po ofiarze jeden bucik zostawia tylko. Być może tak było. Być może on tam dalej grasuje, a my po prostu otarliśmy się o śmierć tego dnia. Tutaj chyba z podów schodziliśmy. No tak, to już moment wyjścia. Tak, pierwszego piętra nie nagraliśmy zbytnio. Tak, bo tam mieliśmy problemy właśnie z ustawieniem światła, no. Ale no, nic tam nie było, ten strych był najciekawszy. I no co, 20 minut tam byliśmy? Staraliśmy się szybko, gdyż no presję, zbliżająca policja. Presja, tak presja na była, tak, tak, tak. No jednak urbex w pewnym stopniu jest włamaniem. Z tym, że no... O, i tu chyba pierwsza podwójna para bucików. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Wanna była fajna, duża. A tak, tak, a to będzie chyba teraz pokazana. Powinna być. O, tutaj sprawdzaliśmy, co jest znajduje się w worku. Czy nie ma w tym worku, no. Jak widać, tapeta na ścianie dość, no, zebra. Jednoznaczny styl pokoju. Wanienka fajna, wanienka fajna. To chyba... Wychodziliśmy. Szykowaliśmy się do wyjścia. Fajny urbeksik. No i co? Dawajcie znać. Chory, że to się tak nagrało. Ale próbowaliśmy odratować w miarę ten materiał w jakiś sposób. To następny lepsza latarka. No tak. Nagrany dźwięk i myślę, upewnić że będzie klasa. Się, że dźwięk, ale to tutaj było... procenty jakieś były też i stres był też ogromny. No i mieliśmy inny mikrofon. Tak. Bo ten mikrofon, co teraz mamy, to on zawsze działa, jak jest podpięty, bo... No stres tutaj dużo zagrał w tym wejściu. Synchronizuje się z tym aparatem, a tutaj mieliśmy no inny. Ale już wrócił z reklamacji, także następny urbex na pewno będzie dużo lepszy. No i co? Zostawiajcie łapki, komentarze i napiszcie, czy chcielibyście urbexy zobaczyć takie już dobrze nagrane, bo wasz feedback jest dla nas bardzo ważny, widzowie. Kochamy was, pozdro. Cześć, cześć.